Arleta Zalewska, Fakty TVN. Panie prezesie, chciałam zapytać o tą wspólną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Czy ma pan jakieś konkretne oczekiwania co do tej wizyty? I krótkie pytanie o piątkowe posiedzenie Komisji do Spraw Pegasusa. Czy potwierdza pan swoją obecność na tej komisji i czy będzie pan odpowiadał na wszystkie pytania? Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą wizytę, no ta formuła jest specyficzna, niespotykana, to znaczy raz mojemu świętej pamięci bratu zaproponowano taką formułę, ale on odmówił rozmowy w tego rodzaju formacie. Tuskiem. To było tuż przed 10 kwietnia 2010 roku i to nie miało być w Waszyngtonie, tylko w Pradze. Ja nie będę w tej chwili wracał do historii. Dzisiaj sytuacja jest inna niż wtedy. W związku z tym to, co powiedziałem, nie jest oceną decyzji prezydenta Dudy. Ja tylko stwierdzam, że to jest formuła, która wykracza poza normalne procedury, które tutaj są stosowane. Premier jest zwykle przyjmowany na dłużej przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a grzecznościowo, tak mnie się na przykład zdarzyło, no prezydent w pewnym momencie wchodzi na to spotkanie i przez jakiś czas uczestniczy w rozmowie. Tak to było w roku 2006. Ale no, powtarzam, ta sytuacja zagrożenia, która dzisiaj jest, być może spowodowała, że prezydent uznał, że należy się na to zgodzić. Jaki będzie efekt tej wizyty, tego w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Co do komisji, no to dzisiaj nawet był telefon, dosłownie 15 minut temu, czy będę. Będę, bo mam obowiązek być. A czy odpowiemy na wszystkie pytania? Ja się obawiam, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie, no obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza to tego, co jest w tej chwili w mediach. No, ten artykuł w Rzeczypospolitej tutaj dużo, jak sądzę, wyjaśnił. Być może będą też jeszcze jakieś inne wyjaśnienia. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sens istnienia tej komisji jest no, wyłącznie propagandowy. To jest próba wpisania się w tą urojoną rzeczywistość, którą tworzyły media. Niestety pani też takie media reprezentuje, może szczególnie właśnie TVN się do tego przyczynił. Urojoną rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji. No, to są wszystko po prostu bzdury, ale jednocześnie to jest takie sądzenie po sobie, jeżeli chodzi o postawę Platformy Obywatelskiej, bo zarządów Platformy Obywatelskiej, no, można powiedzieć, bywało różnie.